Ależ witajcie moi widzowie Turepce Gang. Gramy sobie znowu w karierę, otóż to Termaliki, Nieciecza. Muszę wam powiedzieć, trochę się pozmieniało, no bo trochę tutaj porobiłem transferów po ostatnim odcinku. Po pierwsze, Embolo, 18-letni zawodnik, 76 overalla, naprawdę fajnie zapowiadający się, 4 gwiazdki sztuczek. Kupiliśmy też tego gościa, powiem wam, że w sumie nie jest taki zły, bo się bałem, że będzie złym, ale zobaczcie. Przyspieszenie 76, równowaga 83. Taki dostateczny, lepszy jest od Kędziory, młodszy, no może ma 30 lat, ale powiem wam, że za nic tak naprawdę, bo był, nie miał klubu, mamy ciekawego zawodnika. Mamy też oczywiście polskiego Frankowskiego, który naprawdę jest strasznie szybki. Przyspieszenie 91, jak widzicie. Wziąłem go w ogóle, powiem wam tak, bo to jest polski zawodnik, który ma 22 lata i może się szybko dosyć rozwijać. Dobra. Tu mam tak naprawdę prawego skrzydłowego, który grał w Paris Saint-Germain, czyli Augustina, wiek 18. 18 lat, nie jest za szybki, ja już o nim chyba mówiłem nawet, ale jest dosyć młody, to myślę, że możemy na niego postawić. Mamy też obrońcę Hinteregger. Nie wiem jak to się czyta do końca. No niestety, taka sytuacja. Ale ma fajne statystyki, ma 22 lata, nie jest wcale taki stary. I naprawdę fajnie wygląda i będzie tutaj ostoją mojej linii obrony. Oglądam się również za bramkarzami, ponieważ chciałbym jakiegoś bramkarza kupić. Jakoś młodych bramkarzy dwóch, a sprzedać otóż to Witana, tak samo tutaj Olszewskiego i sprzedać też Nowaka. Nie wiem, może Nowaka jeszcze bym zostawił. W ogóle jest taka dosyć dziwna sytuacja, że wypożyczyliśmy Ziajkę, przez co Sołdecki musi grać na lewej obronie. No dobra, no tyle chciałem wam przedstawić. Porobiłem sobie też trochę treningów. Jest kilka w ogóle... Jest kilka jeszcze dla mnie transferów do zrobienia, które bym chciał zrobić. Ale my będziemy grali pierwszy mecz w Ekstraklasie, który mam nadzieję, że wygramy. Będziemy grali sobie otóż w tych strojach, a oni zagrają w tych. A więc ja będę was zapraszał do meczu, za chwilę się widzimy. No i zaczynamy mecz Ekstraklasy. Mamy polskich znowu komentatorów, dlatego ja ich wyłączę, bo mnie wkurzają. Bo grałem sobie otóż to w futa. Powiem wam, że w drafcie prawie mogłem wygrać, 3 mecze wygrałem. No niestety przegrałem po dosyć ciekawym spotkaniu z takim kolesiem. Dobra, ale nie będę wam o tym gadać. Mamy pierwszy mecz naszej otóż to Ekstraklasy, Termalika kontra Podbeskidzie. No jest tu trochę kibiców. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Jacek, nie jestem pewien, ale Laskowski. Ale będę ja zaś dzisiaj komentował, nie żaden... O, tu mamy bardzo ciekawe debiuty zawodników. Embolo, możecie zobaczyć za ile ich kupiłem. Embolo dosyć tanio w sumie wyrwałem, bo chyba tam, już nawet nie pamiętam. Nowak jaki wysoki przy nich wszystkich. Embolo jest właśnie pokazywany. W ogóle ciekawe, że tacy zawodnicy, zobaczcie, może nie z najlepszych klubów, no ale na przykład Embolo z bazy przeszedł do Termaliki, która ma 800 mieszkańców. To jest właśnie fajne w tej karierze, że można coś takiego zrobić i mieć jakiegoś takiego... Nasz skład, Koszmańczyk, Frankowski, Augustin, Babiarz, Stano, Nowak, Fryc, Sołdecki. Dobra, możemy już chyba grać, mi się wydaje. Sebastian Nowak, 32 lata, numer 82, bramkarz. To będzie debiut w Ekstraklasie. Czy wy się nie cieszycie? Czy wy się tego nie cieszycie? Możemy grać. Proszę bardzo. Odradza. Czemu ja mam jakieś wyświetlenia numerów? Czego o tu... Nie, 4! Czekajcie, 4 debiuty! Oj! Kurczę, mogło to się źle zakończyć. Embolo, tu Ronaldo Chop. Strzał! Spalony. No kurrej! Co się krzyczysz? Nie krzycz. Oj, tutaj akcja naszych przeciwników. Podbeskidzie ma szansę na... Bardzo słabe zachowanie Nowaka w bramce i niestety przegrywamy. W 11 minucie została nam trafiona bramka przez Podbeskidzie. No naprawdę słabe zachowanie Nowaka. Ja jemu nie kazałem wychodzić, co jest dziwne. Stawił krótki słupek i strzela nam bramkę Demian. Robert Demian. No musimy to odrobić. Koszmańczyk przy piłce. Koszmańczyk. Do Koszmańczyka. Podanie do naszego induskiego, nieznajomego zawodnika. Frankowski będzie miał piłkę. Frankowski, zejście na lewą nogę. Strzał. Ajajaj, to mogło się zakończyć dla nas dobrze. Babiarz odbiera piłkę. Babiarz do Embolo. Embolo strzela. Kontuzja Embolo w samym początku meczu. Może nie początku, ale w pierwszym meczu w jego... Czekajcie, bo ja muszę zobaczyć to. Embolo, ja nie chcę, żebyś miał kontuzję. Musimy wprowadzić Kędziorę. Kędziora będziesz musiał sobie poradzić za Embolo. Z numerem 24 wchodzi Wojciech Kędziora, a z numerem 17 schodzi Embolo. No niestety nieudany debiut. Jest to skontuzjowany, widzicie jak biegnie. Niestety. Ale po prostu trzeba po prostu nie ryzykować poważniejszą kontuzją, więc wprowadzimy naszego Kędziorę na boisko. Augustin, pokuś się o strzał z daleka. Augustin, no kurczę ty, celownik se napraw. No nie taki sposób strzelają nam drugą bramkę. No po prostu do dupy nam idzie. I ten sam zawodnik strzela nam bramkę. Bardzo słabo Nowak na bramce, no co mogę powiedzieć. Tutaj będziemy starać się o zdobycie bramki, żeby... Będziemy grali jak najlepiej, bo trzeba dobrze robić. No. Kędziora przy piłce. Kędziora. Kędziora chce pokazać, że niesłusznie został zmieniony przez trenera, ale niestety nie trafia on otóż to bramki. Wycofanie do Sołdeckiego. Sołdecki przy piłce. Sołdecki do Augustina. Augustin do Koszmańczyka. Koniec pierwszej połowy, przegrywamy 2-0, naprawdę nie powiem wam, że źle gramy. Nie gramy źle, ale no są błędy. No trzeba przyznać, że statystyki są po naszej stronie, no ale wtedy też no, ta kontuzja naszego głównego zawodnika może zadecydować o tym, czy wygramy. Proszę o odebranie piłki. Koszmańczyk właśnie to robi. Koszmańczyk, tam jest Kędziora. Kędziora! On pokazuje, że został niesłusznie zmieniony. No coś niesamowitego. Kędziora tak naprawdę znikąd. Chciał pokazać jak Casillas w pewnym meczu finały Ligi Mistrzów, chyba to było z Celticiem, ale nie jestem pewny, który wszedł właśnie, bo Cezar miał kontuzję. I wszedł i uratował im spotkanie. No właśnie, Kędziora chce również tam uratować spotkanie. No niesamowicie się zachował, niesamowicie wyszedł, ale świetne podanie chyba od Koszmańczyka. Trzeba być zadowolonym i najprawdopodobniej Kędziora pokaże się w następnym meczu w podstawowym składzie. Oj, słabo tutaj teraz w obronie się zachowali nasi chłopacy. Poprzeczka, 52 minuta i mamy poprzeczkę. Ten zawodnik naprawdę jest groźny. Trzeba go ściągnąć, Nie wiem, czekajcie. Ja sobie go zapiszę i ściągniemy gościa. Ściągniemy jak nic. Oczywiście sobie żartuję. A w sumie czemu by go nie ściągnąć? Wyjdź, on to zrobi sam. Oj, rzut karny! Panie sędzio! No przecież to jest rzut karny. Rzut karny jak nic. Babiarz przy piłce. Babiarz do naszego induskiego zawodnika, który będzie kusił się o wejście w pole karne i strzał po długim rogu, ale no niestety nie ma bramki, a było to naprawdę ładne. Można było w sumie tam grać do Kędziory, no następnym razem o tym pomyślę. Koszmańczyk wchodzi w pole karne. Koszmańczyk. Kto tu strzela? I ktoś strzeli. Co jest? Spalony? Faul? Dlaczego faul? Ja strzelałem. Jeszcze będzie nasza piłka. Jeszcze ostatnia. Nie, przegrywamy ten mecz. 2-1, co mi się wydaje, że nie jest sprawiedliwe. Bo mogliśmy wygrać ten mecz, właściwie nawet powinniśmy wygrać. No niestety. Taki futbol. Smutne. Jest mi smutno, po prostu. Jest mi smutno, ponieważ nowy trener w debiucie nie zaprezentował się dobrze. Lech Poznań, transferowy. A, chcemy Kędziorę w ogóle chcę sprowadzić, wam teraz powiem. Który będzie naszym ważnym zawodnikiem. Dałem mu na 4 lata. Dobra. Tutaj ten pan, otóż trwające inne rozmowy. Poko. Ja mam za agentem ofertę, ale nie możemy jej przyjąć, ponieważ podoba mi się ten kraj i nie mam ochoty. To jest właśnie chyba bramkarz, którego chcę zdobyć. Czy chcę zdobyć pewnego zawodnika, który jest zawodnikiem Chelsea. No i on się nazywa bardzo ciekawie, bo że się... Baba. Gdzie on jest? Który to był? Albo coś, nie wiem co ja zrobiłem. Dobra, słuchajcie. Globalna sieć. Ty, ciebie chcę wysłać. Ty jesteś we Francji. I mi cały czas dajesz jakieś gówna. O, Fekir. Fekira można kupić. Jesteś 18-letnim napastnikiem. Nie. Ja potrzebuję takiego... Kurde. Poko, ja chciałem cię kupić. Czego ty mi się nie zgadzasz? Poko, kupuję cię. Będziesz moim zawodnikiem. Musisz być nawet. Dobra. A ty jesteś dobry? Coś tak mi się wydaje, że niezbyt. Chcę mieć bramkarza, a na razie mi nic na to nie pozwala, żeby mieć bramkarza. O, mamy bramkarza, dobra. 18-letni Dromel przechodzi do nas. Oraz tutaj Keita, czyli pan otóż to, a co on chce? Ponieważ podoba mi się ten kraj, nie mam ochoty. A, nie masz ochoty, to zaraz ci coś pokażę. Będziesz miał ochotę już teraz, jak ci pokażę. Już kluczałem jeszcze zawodnikiem, pomyśl o tym, Keita. Od tego zespołu już drugiego zawodnika byśmy mieli ściągnąć. I mamy otóż to 18-letniego Dromela, który ma naprawdę fajną... Nie kartę, już chciałem powiedzieć kartę. Fajne statystyki. Myślę, że zagra sobie w tym otóż to meczu. Dobra. Ty, pani... Embola żyje? Embola żyje. Dobra, ty zejdziesz, panie. Nie mówię, że źle grałeś. Kędziora zagra. Kędziora naprawdę miał dobry mecz. Augustin, ty nie grasz w następnym meczu, bo zagrałeś jak gówno. No bez przesady, no. Nic nie zaprezentowałeś. Nie, odrzuć, Jezuniu. Dobra, widzimy się za chwilę. No dobra, to nic. W ogóle sobie pozmieniamy też numery. Dromel, ty możesz grać nawet z jedynką, no bo... U nas nikt nie gra z jedynką. Oprócz Olszewskiego, dobra, Olszewski mam go w tyłku. Embolo, nie wiem, ty zagrasz z 22. Augusti możesz grać z 15, pozwolimy ci. Tych niektórych polskich numerów za bardzo nie chcę zmieniać, ponieważ wiem, że oni takimi numerami grają. Takie niesprawiedliwe. No dobra, dobra. Jeszcze co ja chciałem? A, chciałem zespół juniorów. Zatrudnij skauta, zatrudnij... O co tu chodzi? No, zatrudnij skauta. No, tego zatrudnimy. Rozpocznij scouting. A w Polsce nie wiem. A może poszukamy czegoś ciekawego w Belgii na przykład. W Belgii poszukaj czegoś ciekawego na... Dobra, na 6 miesięcy. Czekajcie. Typ uzdolniony... Ogólnie poszukaj kogoś ciekawego. Dobra, Rudolf w ogóle jak on się nazywa? Ciekawe z tym Rudolfem Czerwononosym, dobra. I zaraz niedługo Dromel zostanie sprzedany. Przesyła raport, trwają inne rozmowy. Panie, ciebie... obserwuj go, bo ja chcę wiedzieć jak on wygląda, jego karta. Tego też możemy obserwować, bo mi się w sumie obrona przyda. Zaraz jeszcze przetegujemy sobie odrzucony. Co ty odrzuciłeś? A dlaczego? A nie masz ochoty. Zara będziesz miał ochotę, bo ja... Każdy mi tak mówi w tej karierze, że nie ma ochoty, słuchajcie. Potem oferuję po prostu trochę większą stawkę i po prostu przechodzą do mnie, no. Widzicie, taka sytuacja. Dobra, takim składem możemy zagrać, ale jeszcze zrobimy sobie szybko... Za chwilę się widzimy, ja tylko to zrobię. Dobra, symulujemy sobie wszystkie otóż to treningi i zobaczmy, o, Smuszczyński na A, reszta tak dostatecznie zagrała. Ale no co, blisko mamy otóż to Hintereggera, żeby zdobył już 76 overall, Embolo też, żeby 77, Frankowski zdobył większy, teraz patrzę, tak, 66 miał. Smuczyński chyba też trochę wbił. Nie wiem, ale ja go trenuję, no bo ciekawie wygląda, bo jest młody, ma 18 lat. Oferta transferowa za Witana. A nie, wypożyczenia. Dobra, niech on tam idzie na 2 lata, do Piast Gliwice. Będziemy się widywać. Zawodnik wypożyczony, oferta transferowa odrzucona. Za kogo? Dobra, walić go. Tomasz Kendera, ale ponieważ chciałbym odgrywać większą rolę niż... Aha, dobra. Dobrze ostatnio grał, nie. Nie, proszę cię, Nowak, nie rozśmieszaj mnie. Nie zrobimy tego, Nowak. No, będzie grał ten młody bramkarz i tyle. No, to widzimy się za chwilę w meczu. No i gramy sobie kolejny mecz na wyjeździe z Piastem Gliwice. Akurat tam przeszedł nasz bramkarz Witan, co jest bardzo ciekawe. No będziemy sobie grali z Piastem Gliwice i przeciwko Witanowi. No dobra, przewiniemy sobie już te cutscenki. Piast Gliwice. Witan jest w pierwszym składzie akurat. Bardzo ciekawa sytuacja. No to fajnie, po prostu tak, że się złożyło. Starzy koledzy z drużyny będą mogli sobie porozmawiać po meczu, pójść na piwko i w ogóle. Skrzydłem atakuje... Badia wrzuca i co, nie ma bramki, 20 minuta, mogło być naprawdę groźnie. No nie powiem, że nie. I Embolo odbiera piłkę, biegnie. To jest naprawdę niemiłe według mnie, bo otóż to nasz zawodnik ostatnio został z lekkim urazem, a teraz dostaje kosę od tyłu i to powinna według mnie być czerwona kartka. No, panie sędzio, jak pan sędzia będzie mi tak robić... Hinteregger. No ciekawe ma statystyki, nie powiem. Możemy nim próbować na siłę wykonać. Trzy kreski powinno być odpowiednie. Ajajaj, jeszcze dobija. O ja cię. No to było świetny rzut wolny. Plus jeszcze ta dobitka, ale świetnie Witan zachował się w ramce. Teraz odegranie do Biskupa. Kędziora przy piłce. Kędziora. Biskup nie nie da rady, ale jeszcze Biskup przy piłce. Jeszcze Biskup. Biskup tutaj na spokojnie. Tutaj odgrywa do Frankowskiego. Miało być do Koszmańczyka. Tutaj skrzydłem biegnie nam Frankowski. Dobre podanie, dobre. Dobiegnie do tego. Nie dobiegnie. I koniec pierwszej połowy. Przegrywamy. Nie, nie przegrywamy. Jest 0-0. Ale przeważamy. No przeważamy. Jesteśmy, mi się wydaje, drużyną lepszą. O Jezu, nie to miałem zrobić za trik. Nie pozwolić im oddać strzał. To by było teraz dobre, ale świetnie się zachowuje nasz nowy nabytek. W 52 minucie Dromel broni nam krótkiego słupka i przez to nie przegrywamy. Dziękuję ci, dziękuję. Po 83 Wacek, kurczę. O ja cię pierdzielę. No kurczę, się zdenerwować można. Bo w sumie dobra interwencja, no ale wpadło, no. Aha! Zaliczałem to jako samobój. Biedny Dromel, który będzie się obwiniać za przegrany mecz, jeśli nie uda nam się wyrównać. No biedny człowiek, biedny. Nie powiem, ale to był pierwszy ich celny strzał, poza tym, co obronił wcześniej. Mak przy piłce. Mak co tu będzie robić? Tu dośrodkowanie, ale wybicie naszej obrony, ale jeszcze mają piłkę, mają... No nie wierzę w to, kur... W 63 minucie strzeloną bramkę. No tu się wkurzyć można, jak oni mają... Nie no... Dobra, nie będę tego komentować, bo to się po prostu nie da. No nie dajemy rady... No i kurczę, jeszcze by nam trafili bramkę. No ostre baty na samym początku dostajemy w tej ekstraklasie, no nie powiem. Nie było to źle. Może my też jakąś zmianę zrobimy. Nie, ty miałeś wejść. No i tak, to będzie dobre, mam nadzieję. Znowu przegrywamy 2-1. Będzie trzeba grać 2-0, będzie trzeba grać ofensywnie. Dawaj! No to jest już nie fart życiowy, no. Nie da się grać. No ale ty traf bramkę, traf. Myślałem, że w bramkę chociaż trafisz. Kurczę, zeszło ci strasznie. Dobra, atak całą drużyną, co my mamy do zaryzykowania. Oj, ostre baty, ostre baty. O, zabijają mi tam zawodników, no panie sędzio. Koniec meczu, przegrywamy z Piastem Gliwice, gdzie jest otóż to nasz były bramkarz Witan. No trzeba powiedzieć, że... No... Mecz do wygrania kolejny, no kurczę... Skurzyć się można, bo tak naprawdę nie byliśmy drużyną gorszą, na pewno nie. Ale oni po prostu coś mieli takiego, że udało im się. Mieli coś takiego. I do nas przychodzi właśnie Keita. Czyli środkowy pomocnik 20-letni. Ja cię nie potrzebuję w Lizbie, po prostu. Mam to w dupie, Nowak. Dostajemy kolejnego zawodnika. Cieszę się z tego, że mamy kolejnego zawodnika do naszej szerokiej kadry Termaliki, ale no niestety przegraliśmy 2 mecze. Dobra, słuchajcie, będzie to dopiero, ten odcinek będzie pojawi się w sobotę, następny, nie wiem, postaram się w poniedziałek wrócić. Więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, wbijajcie do Facebooka, link w opisie.